metra reprezentanta Finlandii. Tyle Juri Tepes. Na czwartym miejscu jest Juri Tepes. Minus 4,1 punktu zabrana Tepeszowi. Minus 3,5 Ansi Koivuorantie. No i poczekajmy teraz na pomiar. Jest na czwartym miejscu teraz Ansi Koivuorantie. 123,5 metra przed Jurijem Tepeszem. A więc Freitag, Bodmer, Zograwski to pierwsza trójka. Stefan Hula, najlepszy z biało-czerwonych, na razie na 15 miejscu. Jakub Janda, reprezentant Czech, 28 w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Także dzisiaj niepewnie, także słabo na treningach. 115 i 120 metrów. No i tutaj nie doleciał do tej czerwonej kreski oznaczającej punkt konstrukcyjny, a więc do 120 metra Jakub Janda. A przecież pamiętamy sezon 2005-06, kiedy wspaniałą bitwę o zwycięstwo toczyli Jakub Janda z Janna Honenem. Ostatecznie po raz pierwszy w historii dwóch skoczków zajęło pierwsze miejsce ex aequo. Mieli identyczną liczbę punktów. 118 metrów Jakuba Jandy, a my przenieśmy się do Bartosza Hellera. Obok niego Stefan Hula. Stefanie, wielkie gratulacje, bo jesteś pierwszym polskim skoczkiem, który dziś zapewnił sobie kwalifikację. Dziękuję, a to nawet nie wiedziałem, że chłopakom nie poszło, bo nie wiem jak skoczyli. Widziałem tylko Dawida. No cóż, skok nie był może świetny, ale pozwolił na kwalifikację. Brakuje mi dobrego czucia, takiego jak miałem w tym konkursie w Engelbergu, później na Mistrzostwach Polski, w niektórych skokach w Oberstdorfie. No. Jest mi troszkę ciężko tak na zawodach to wszystko na spokojnie opanować, ale mam nadzieję, że ze skoku na skok będzie lepiej. Jak patrzymy na Twoje wyniki dziś z serii treningowych i z kwalifikacji, to widać pewną prawidłowość. Każdy kolejny skok jest lepszy. Z czego to się bierze? Pierwsze dwa skoki były z takim, może nie jakimś dużym błędem na progu, ale bardzo tak do przodu, już w powietrzu zaraz za progiem poszedłem i, no i skracałem swoje skoki teraz. Było troszkę lepiej i pozwoliło mi to osiągnąć lepszą odległość. No, by jutro było jeszcze lepiej. Dziękuję Ci pięknie. Tyle Stefan Hula, którego na pewno zobaczymy w jutrzejszym konkursie. Sebastian Szczęsny. A przed momentem wylądował Noriaki Kasai, 122 metry. Siódme miejsce najstarszego w gronie 38-letniego Japończyka, dla którego jest to 20. turniej czterech skoczni. A w powietrzu za chwilę Robert Kraniec, reprezentant Słowenii. Także doświadczony 29-letni skoczek z Kraniu. Robert Kraniec, 32 w Oberstdorfie, 14 przepraszam, w Oberstdorfie, 11 w Garmisch-Partenkirchen, teraz 123,5 metra. Jest 13 w klasyfikacji turnieju czterech skoczni Słoweniec. 123,5 metra, tyle Ansi Koivuoranta, zajmujący miejsce czwarte, tyle ile Juri Tepes, który jest w tej chwili na miejscu piątym, minus 2,7 punktu. Wydaje mi się, że właśnie czwarte miejsce powinien zajmować po tym skoku Robert Kraniec, no ale poczekajmy. No ty za styl, to wszystko jest niezwykłe. Jest dopiero szósty, a więc za Jurijem Tepeszem i Ansi Koivuorantą. Pierwsza trójka, Richard Freitag, 125,5 metra, Pascal Bodmer, 127 metrów i Władimir Zograwski, a w powietrzu Martin Schmidt. No i słabo, bardzo słabo. Kompletnie posypał się Martin Schmidt. Znakomicie rozpoczął treningi w Oberstdorfie, kiedy zachwycał wszystkich kibiców, kiedy wrzawa i euforia niosła się daleko, kiedy mówiono, wrócił stary, dobry Michael Schmidt, a tymczasem Martin Schmidt, a tymczasem teraz tylko 96 metrów. Zupełnie nie wyszedł ten skok. Widzą Państwo ogromne problemy w locie. Tu już była walka o utrzymanie równowagi, o utrzymanie odpowiedniej stabilizacji. O lądowaniu już tutaj nie było kompletnie mowy. Zupełnie zepsuty skok. Noty o 14-13 punktów. Martin Schmidt dopiero na 39 miejscu. A więc to daje awans Sebastianowi Coloredo do konkursu. No i teraz tym pierwszym oczekującym w kolejce, w zasadzie pierwszych dwóch, to Polacy. Dawid Kubacki, Marcin Bachleda. Roman Kołdelka, reprezentant Czech. 118,5, 121 metrów dzisiaj w serii treningowej. Także Kołdelka nie jest w swojej optymalnej, dobrej, wysokiej formie. Także cały czas trwa praca Dawida Jerołtka nad tym, by wrócić do tego, co Roman Kołdelka prezentował, no jeszcze nie tak dawno.
2007, 8, 8, 9, kiedy regularnie wskakiwał do pierwszej dziesiątki. Najlepszy jego start, czwarte miejsce w Zakopanem w sezonie 2008-2009. Kolejny sezon, czyli ten ostatni, już nieco gorszy. Posypał się zupełnie wtedy Roman Kołdelka. Dopiero 63. miejsce na koniec.